przyjechałem w związku z kampanią, ale mówię trochę szerzej, mówię o w ogóle problemie demokracji. Kampania, jak wiadomo, wchodzi w okres decydujący, stąd nasze znaczki popierające w tej chwili posłowie i politycy Platformy noszą takie znaczki, żeby bardzo wyraźnie powiedzieć, kogo popieramy. W kampanii pojawił się taki moment, kandydaci antysystemowi, to na przykład pan Kukiz uchodzi za czołowego antysystemowego kandydata, ale to on tego pojęcia nie wprowadził z sobą do kampanii, ono od dawna funkcjonuje i to jest pojęcie mylące. Ja właśnie między innymi uzasadniam to tutaj tak, że będę miał taki wykład na ten temat. To w Polsce jest system demokratyczny, czyli antysystemowy to znaczy przeciwko demokracji. Jeżeli ktoś mówi, że jest antysystemowy, to tak naprawdę jest przeciwko demokracji w Polsce. Ta demokracja nie jest zagrożona w takim sensie, żeby w Polsce groziła dyktatura, ale może nam grozić, gdyby nie daj Boże, mam nadzieję, że do tego nieszczęścia nie dojdzie, PiS udało się dojść do władzy, no to byłoby, to byłaby taka na przykład sytuacja, ograniczenie roli Trybunału Konstytucyjnego, to już mieliśmy. Polityka odwetu, szukanie haków. Moglibyśmy mieć do czynienia z zawłaszczeniem mediów. To także miało miejsce. Ja mówię o tych zjawiskach, które już były. Media były całkowicie partyjne w okresie PiS-u. Doszło do głębokiej, gruntownej czystki. I wiele tego rodzaju zjawisk, które nie likwidują demokracji jako w ogóle systemu, bo ten wydaje się w Polsce chyba jest nie do obalenia, ale mogłyby w bardzo poważnym stopniu tą demokrację zakłócić i osłabić. Proszę Państwa, te wykłady, wczorajszy wykład w mieście Lubawskim był bardzo interesujący, było sporo osób, nieco poniżej 100, natomiast no, przychodzi grupa osób, ale mieszczących się jeszcze z trudem, ale mieszczących się w ramach demokratycznej dyskusji, ponieważ spotkania są otwarte, my oczywiście to rozumiemy, szanujemy, ja chętnie z każdym dyskutuję, to jest oczywiste, natomiast dyskusja nie może przekroczyć poziomu wyzwisk, burdy, awantury czy zakłócania. To także jest na tyle oczywiste, że nie wymaga to uzasadnienia. Jeśli chodzi o wstępną ocenę wyborów, to dokonamy tej oceny później. Myślę, że w tej chwili decydujące jest to, co się wydarzy podczas debaty. Ta debata już jest jutro, debaty kandydatów, a także frekwencja. Ta frekwencja, stąd moje, jeżdżę w tej chwili po Polsce, codziennie jestem w innym mieście, apeluję przede wszystkim o frekwencję, dlatego, no do naszych zwolenników, no to jasne, ale to jest automatycznie, no, frekwencja poniżej 50%, a taka była, jest frekwencją, która, no, można powiedzieć, jest w delikatnie mówiąc, niesatysfakcjonująca. Frekwencja powyżej 60% powinna, wydaje się, dać nam zwycięstwo. O to się toczy także walka. To są wybory bardzo istotne, nie muszę tego uzasadniać, mówię do dziennikarzy, więc wydaje się, że to uzasadnienie jest zbędne.